Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Bazoga. To kolejny odcinek poradnika dotyczącego Reapera. Dzisiaj będziemy programować sobie bębny. Poradnik jest właściwie wycinkiem streamu, który prowadzę dla moich patronów. Jeżeli chcesz brać udział w tych wykładach, otrzymywać dodatkowe materiały, zadawać pytania, mieć ze mną stały kontakt, gorąco zapraszam Cię do dołączenia do grona moich patronów. Zaczynajmy drugą część poradnika. Okej, także zaczynamy kolejny wykład z Reapera. Tym razem będziemy mówić o programowaniu bębnów i wykorzystamy sobie do tego darmowe wtyczki. Jedna z nich to Empty Power Drum Kit, a druga to chyba jakaś symulacja Rolanda, z tego co pamiętam. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko ogarnąć, jak poukładać klocki MIDI, jak to potem prosto zmiksować, ustawić proporcje między instrumentami, więc możemy w sumie zaczynać. Pierwsza rzecz, no to wiadomo, można sobie otworzyć szablon. Ja tu mam taki szablon przygotowany. Szablon omawialiśmy w poprzednim odcinku, także jak ktoś nie wie, jak się tworzy szablony, to zapraszam. Tutaj mam jakieś coś takiego. Start utworu. Ok, niech się załaduje. O, mam tu nawet szablon z poprzedniego streama. Reaper Patronite się nazywa. Więc odpalamy sobie szablon. I tu już mamy załadowaną perkusję MIDI. Jest to Empty Power Drum Kit, do której mówiłem ostatnio. Jeśli chcecie sobie sami wrzucić jakąś perkusję do programu, insert virtual instrument on new track, tu szukamy perkusji, tak zrobię, wrzucę jeszcze jedną perkusję. Z tego co pamiętam, to była perkusja, która się nazywała T-Rex 606. Tylko że dam sobie ją do jednej ścieżki. OK, i to jest właśnie. Sprawdzę, czy nie jest za głośno. OK. Czyli tu mam jedną perkusję syntetyczną, a tutaj mam jedną perkusję, powiedzmy, bardziej naturalną, czyli. I sobie spróbujemy zrobić jakiś groovik i na takiej, i na takiej. Może zaczniemy sobie od perkusji syntetycznej, bo tu będziemy wszystko ustawiać ręcznie. Perkusja syntetyczna akurat w tym wydaniu nie ma żadnych bibliotek MIDI, więc pokażę Wam, jak to zrobić tak totalnie od zera. Więc mamy tak, item, nie, insert, new MIDI item, czyli nowy plik MIDI, pojawia się coś takiego. Oczywiście to można sobie przełożyć na odpowiednią ścieżkę. My chcemy tutaj na T-Rex 606, tutaj perkusja, synth, tak, możemy sobie, o właśnie, pierwsza rzecz, jeśli chcemy dłuższą ścieżkę, zwróćcie uwagę, że tutaj pojawiają się takie ząbki, zaraz wytłumaczę, o co chodzi, te ząbki oznaczają, że w tym miejscu następuje zapętlenie ścieżki, więc jeśli chcę po prostu ją przeciągnąć, ale nie zapętlać, to klikam prawym przyciskiem, item properties, item properties i tu mamy loop source, czyli zapętl źródło. Jeśli kliknę OK, czyli odznaczę to, to widzicie, teraz już te ząbki, teraz te ząbki znikły. W tym momencie, jak już mam taki pusty plik MIDI, klikam na to dwa razy i pojawia się nam okienko, w którym możemy edytować nasz pliczek MIDI. I teraz tutaj po lewej stronie mamy klawisze i trzeba się najpierw zorientować, na którym klawiszu mamy jakie instrumenty. Więc najpierw poszukajmy stopy. Tu mamy stopę C2. I teraz lewym przyciskiem robimy sobie takie klocki. Zwróćcie uwagę, że w tym miejscu jest odpowiednia siatka. To są... Dobra, muszę przybliżyć, bo troszkę skala się zaburzyła. O! To są takty 1, 2, 3, 4, natomiast tutaj są miary taktu. 1, 1, 2, czyli to jest drugie uderzenie, trzecie i czwarte. Czyli jakbym chciał zrobić sobie stopy na raz i na trzy, to w ten sposób to zrobię. OK? Zrobimy sobie cztery takty perkusji. Tutaj podobnie jak w Reaperze, za pomocą rolki i różnych klawiszy, na przykład altem, robi się coś takiego, przybliżanie.
Shiftem nic, kontrolem rozszerzanie, a sama rolka to jest przewijanie. Ja sobie tutaj rozszerzę, żeby te klocki były bardziej widoczne. I sobie zrobiliśmy teraz, zobaczcie, dwa takty. I w tym miejscu mogę skracać i wydłużać mój plik. Może nawet nie plik, tylko ten klocek, który tam w programie jest, widnieje. Dobra? I teraz jak sobie to otworzę, to posłuchajcie. Ok, mamy perkusję. Teraz można dodać werbel na 2 i 4. Najprostsza możliwa perkusja. I mamy... O, tu na przykład... Dobra, na razie będę najprostszy możliwy wariant. Teraz hi-hat można dodać, poszukamy. Tu mamy hi-hat. Możemy zrobić, żeby hi-hat ćwierć nuty tłuk. Czyli robię coś takiego. Ok, i mamy teraz taki. Nie? W ten sposób. Da się kopiować, da się, na przykład można zrobić, zobacz, tak, zaznaczam 4, daję Ctrl C, Ctrl V i po prostu kopiuję w ten sposób. Można bez problemu. Teraz tak, jeśli chodzi o ten podział siatki, no to tu mamy na samym dole, widzicie, mamy grid, 1/8 straight. O co chodzi? 1/8 to jest, jaką miarę taktu ma wyznaczać jedna linia. 1/8, czyli mamy 1/8. Jeśli byśmy chcieli sobie zrobić siatkę szesnastkową, to dajemy 1/16. Przybliżamy. I teraz widzicie, jedna linia wyznacza nam 1/16. 1/8, o tak. 1/4, czyli 1/4 nuta. 1/5 nuta. I 1/1 nuta. Czyli... Żeby przyciągać sobie do tej siatki, możemy tutaj ustawić główny podział rytmiczny, w którym będziemy rozpisywać partię perkusji. Więc tak, jeśli byście chcieli zrobić podział triolowy, czyli chcielibyśmy, żeby główną miarą, znaczy tam siatką był podział na 3, a nie na 4 jednego taktu, to w tym momencie można ustawić triplet, dotted, swing. Swing oznacza, że pierwsza nutka to jest ćwierć nuta, druga nutka to jest 8, złączone w trioli, tak? Czyli to jest ten nasz shuffle, shuffle bluesowy, shuffle swingowy. A tutaj mamy triplet, czyli podział triolowy. Czyli jakbyśmy chcieli sobie zrobić podobny groove, tylko na przykład hi-hat, żeby nam chodził z trioli, to możemy tutaj sobie ustawić, zobaczcie, triplet, grid 1/8, triplet i teraz można zrobić ładnie do siatki. I mamy, o właśnie, kopiuj, wklej, więc tak się można bawić. Czyli trzeba korzystać z tej siatki. Jeśli wiecie, w jakim podziale będziecie rozpisywać sobie perkusję, no to warto jak najbardziej z tego skorzystać. Jeśli mamy jakieś tam bardziej kosmiczne fantazje, typu chcemy sobie rozpisać na przykład groove kwintolowy, to trzeba się pobawić z metrum, bo zwróćcie uwagę, że w tym miejscu tutaj można ustawić sobie metrum utworu i tempo utworu. Jakby to, w jakim metrum, w jakim tempie mamy utwór, będzie rzutowało nam, jak będzie wyglądał edytor. Jakbym sobie na przykład ustawił 5/4 jako metrum, to zwróćcie uwagę, że mamy 1, 2, 3, 4, 5 i tu dopiero dwójka się pojawia, czyli ten edytor jest ściśle powiązany z parametrami projektu. No a tempo jakby wyznacza nam, jak szybko ma nam program interpretować te wartości, więc jakbym sobie ustawił 70 bpmów i tu bym sobie znowu zrobił ten taki, powiedzmy, a jeszcze muszę wrócić do 4/4. Stopa, werbel, stopa, werbel. Tak, tutaj sobie ustawimy hi-hat triola. To mamy.
Zmieniamy tempo projektu. Zmienia się też szybkość naszej perkusji, więc to jest dość wygodne z tego powodu, że nie trzeba za każdym razem na przykład nagrywać instrumentów perkusji. Wystarczy raz rozpisać taki klocek, zmienić sobie BPM-y w projekcie, no i automatycznie jakby to się wszystko adaptuje do nowego tempa. Bardzo ważna sprawa, bo teraz ta perkusja brzmi strasznie sztucznie, jakby była idealnie od metra wycięta. Jak naciśniecie sobie przycisk H, to jest coś takiego jak Humanize, czyli można lekko rozsunąć losowo te klocki od siebie, timing i velocity, i zaraz powiem, o co chodzi z velocity, ale jak kliknę tutaj, zobaczcie, tak wygląda ścieżka idealna na przykładzie hi-hatu. A jak sobie ustawię na przykład duży timing rozjechany, to wtedy program mi losuje i powiedzmy bardziej uczłowiecza ten groove, czyli nie jest to takie idealnie równe. Tylko wiadomo, no nie można przesadzić, bo jak ustawimy zbyt duży timing tutaj, no to wszystko się nam rozjedzie i będzie brzmiało, jakby ktoś totalnie nie umiał grać na perkusji, albo już w ogóle jakby robot to zagrał. Ważny parametr to jest to, co tutaj mogę tym kręcić, albo mogę każdy klocek z osobna ustawiać. To jest velocity, czyli siła uderzenia. Velocity oznacza jakby siłę uderzenia w dany instrument. Nie wiem, czy... Tutaj akurat ten program to interpretuje jako głośność. Natomiast przy lepszych programach, gdzie macie dużo sampli, czyli próbek pod różne uderzenia na przykład jednego instrumentu, jak uderzycie lekko, to program wam podkłada dźwięk lekko uderzonego werbla. Jak uderzycie mocniej, to mocniej uderzonego werbla. Czyli i macie bardziej skomplikowany program z szerszą biblioteką brzmień, no to tym on jest bardziej podatny na ten parametr velocity. Jeśli to jest taki prosty sampler jak ten tutaj, no to velocity nam definiuje wyłącznie głośność uderzenia. Natomiast w takich lepszych programach też zmienia się trochę brzmienie. Czyli osobno zostały nagrane delikatne uderzenia w dany instrument perkusyjny, a osobno na przykład mocne uderzenia, i wtedy mamy wrażenie bardziej naturalnej perkusji. Już chyba o tym mówiłem ostatnio, ale w każdym razie warto o tym wiedzieć. Domyślnie w Reaperze tym parametrem, który tutaj sterujemy, jest velocity. Albo możecie sobie złapać za górną krawędź, albo możecie złapać sobie tutaj za któryś z tych wykresów na klocków na wykresie. Macie jakieś pytania na tym etapie? Czy Humanize też różnicuje velocity? Możesz sobie tutaj to ustawić, zobacz. Możesz albo różnicować sobie timing, możesz sobie też różnicować velocity i zobaczcie, że też ma wpływ. Znaczy, powiem wam szczerze tak, z własnego doświadczenia, że zrobienie fajnej w miarę perkusji wymaga raczej ręcznego ustawiania, czyli żeby było wiadomo, gdzie jest ghost note, gdzie jest akcent. Natomiast na takie szybkie, powiedzmy, uczłowieczanie perkusji można sobie skorzystać z tego Humanize'a. Ktoś jeszcze ma jakieś pytania? Jak nie, to pokażę wam, jak wygląda ten drugi program. Tu jest bardzo prosto, mamy właściwie kilka tylko uderzeń, zobaczcie. Ten program się nazywa T-Rex 606, mamy tylko... Możemy dodać jeszcze pogłos. No i tutaj ustawić głośność. Mega proste urządzenie. A, jeszcze fajna sprawa. Jak macie na przykład klawisze, albo macie pady, czyli takie przyciski do wciskania, możecie sobie ręcznie nagrać perkusję. Czyli mogę zrobić tak, włączę metronom. Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż wklepywanie tak sztucznie, bo można wpaść czasami na jakieś ciekawsze rzeczy, można się nauczyć. Tutaj się bawię. Zobaczcie.
Ups. No. Można też powiązać klawisze. Tutaj trzeba. Trzeba byłoby. Trzeba byłoby poszukać, co za co służy. Nie, w ten sposób się można bawić. Czyli można albo z palca to zrobić, albo jak macie sterownik MIDI, to możecie sobie podpiąć do Reapera i też nie ma z tym żadnego problemu. A nie da się jakoś powiązać klawiszy z klawiatury komputera? Tego ci nie powiem. Może się da, może się nie da, nigdy nie próbowałem. Myślę, że są jakieś takie aplikacje, które pozwalają w ten sposób zadziałać, ale takim najprostszym rozwiązaniem to jest wykorzystanie klawiatury sterującej i padów. Dobra, więc tak, co tam dalej? Spróbujemy sobie kolejną perkusję zrobić. Tym razem użyjemy Empty Power Drum Kita i tu, jak Wam już mówiłem wcześniej, są gotowe biblioteki z groove'ami. I to najczęściej polega po prostu na tym, że przeglądamy sobie, przeklikujemy, tu możemy sobie odtworzyć. Sobie różne na przykład intra. To automatycznie jest już tak zrobione, że jest odtwarzane w tempie naszego projektu. Dam sobie trochę bardziej wylajtowany projekt na 80 bpmów. No powiedzmy, zróbmy coś takiego. Przeciągam. Można sobie też tutaj komponować, robić te klocki i potem przeciągnąć całość, ale ja wolę sobie to ręcznie tak ogarniać i teraz na przykład szukamy sobie jakiegoś groove'u na 7 taktów prostego. Przeciągamy go. I tutaj fills, czyli przejście. Na przykład coś takiego. Pyk. Bajecznie proste. Potem możecie sobie to oczywiście edytować normalnie w programie, czyli te klocki się pojawiają w takiej samej formie, jak robiliśmy wcześniej. Klikamy dwa razy, możemy przesuwać, możemy sobie zmienić velocity, możemy robić humanize. Wszystkie te same opcje działają, możemy sami dodać jakieś uderzenie, coś podmienić, coś usunąć, więc fajny patent jest taki, że wklejamy gotowe lupy perkusyjne, czyli takie pętelki i próbujemy sobie je edytować pod to, co w danym momencie chcemy zagrać. Także tutaj jakby jest duża wygoda i te fajniejsze samplery. Ten Empty Power Drum Kit można sobie wygooglować, on jest dostępny za darmo, natomiast jeśli chcecie z niego w pełni korzystać, żeby Wam nie pojawiało się takie okienko, że prosimy o wsparcie, to musicie wrzucić tam im dotację. Tam chyba zaczyna się od kilku dolarów. Więc żeby mieć taką pełną funkcjonalność i nie klikać za każdym razem, bo po każdym włączeniu Reapera trzeba tą aplikację jakby kliknąć, no to robicie, to jest donationware, nie? Czyli działa na podstawie donacji. Ja oczywiście kupiłem ten program, żeby z niego korzystać i żeby docenić twórców za to, że udostępnili coś takiego. Są jeszcze inne samplery. Nie jestem z nimi zaznajomiony. Kilka dni używałem Easy Drummera, kilka dni używałem Addictive Drums, ale przytłoczyłem je z ilością ustawień i stwierdziłem, że lepiej sobie kupić jakiś taki tani program, prosty i pobawić się z tym, co jest w tym programie, a dopiero potem to rozwijać. Więc myślę, że niebawem się zaopatrzę w jakiś taki bardziej ambitny sampler do perkusji. Natomiast w tym momencie wykorzystuję z powodzeniem to. I uwierzcie mi, że naprawdę ograniczenia rodzą kreatywność. Więc
warto mieć jakiś prosty program, który ma mało opcji i na podstawie tego programu spróbować coś ciekawego wykręcić. Zawsze też możecie sobie połączyć brzmienie na przykład z dwóch programów, nie? Skopiować. I teraz mamy troszkę brzmienia tego syntetycznego z perkusji Rolanda i troszkę brzmienia takiego, powiedzmy, naturalnego z tego MT Power Drum Kita. Możemy na przykład sobie zostawić hi-hat naturalny. Czyli zobaczcie, teraz wykasuję hi-hat z tego Rolanda, ale i stopę na przykład sobie stopę wywalę, ale werbel mogę sobie dorobić właśnie tylko mniej pogłośnie. Mogę się potem bawić brzmieniem nawet na każdej ścieżce. Pamiętacie, jak robiliśmy wysyłki na poszczególne ścieżki? Mogę sobie na werbel na przykład dać jakiś equalizer. I mogę taki syntetyczny sobie na przykład werbel zrobić. Taki pusty. Mogę sobie zrobić jakiś taki ciemny. Więc jakby już na etapie samej ekwalizacji, samego nakładania na przykład dwóch brzmień na siebie macie masę różnych możliwości. Tak tylko mówię, nie będę wam dzisiaj nic pokazywał konkretnego, bo nie zajmuję się profesjonalnie produkcją muzyki, tylko raczej graniem na gitarze, ale nie ma co jakby się wstydzić i znaczy nie ma co się wstydzić, warto korzystać z prostych, tanich programów, próbować wykręcić z nich jak najwięcej, a dopiero potem inwestować w coś bardziej skomplikowanego. No bo prawda jest taka, jak sobie ściągniecie jakiegoś Addictive Drumsa czy Easy Drummera, na przykład pirackiego, to ilość opcji was przytłoczy. A jak kupicie jakąś wtyczkę, to będziecie mieli też motywację, żeby ją przewertować, przekopać od początku do końca, sprawdzić, co z jej możliwościami możecie osiągnąć, więc dla mnie wydaje mi się, jest to zdecydowanie lepsza droga. I programowanie perkusji dokładnie na tym polega, na szukaniu gotowych loopów, można nawet w internecie poszukać, można samemu sobie rozpisać partię perkusji. Są też ludzie, którzy na przykład piszą perkusję w Guitar Pro, czyli tutaj można sobie rozpisać jakąś partię perkusyjną, akurat nie mam przykładu w tym momencie pod ręką, ale można rozpisać w programie, wyeksportować do MIDI i plik MIDI wrzucić sobie do Reapera, no bo to jest zwykły plik MIDI. Jak macie jakieś perkusje rozpisane w MIDach, to możecie też je tutaj jak najbardziej zaimportować i zaimplementować do swoich projektów. To jest cała filozofia. Teraz możemy każdy z elementów możemy osobno obrabiać, możemy dodawać pogłosu, możemy kompresować, robić ekwalizację, ale myślę, że dzisiaj nie będę o tym mówił. Wstępnie tak mówiłem, że będę coś o kręceniu brzmienia, ale wydaje mi się, że na razie sobie to odpuścimy w tym momencie, bo chciałbym się do tego trochę lepiej przygotować, jakieś projekty mieć gotowe, bo nic mi nie przychodzi do głowy. Jest prawie 21 i moja kreatywność została w tym momencie całkowicie wypalona po całym dniu pracy. Także przygotuję sobie jakieś fajne materiały. Może macie jakieś pytania co do tego? I to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeśli chcesz brać udział w wykładach, zapraszam Cię do grona patronów. Jeżeli chcesz po prostu je oglądać, subskrybuj kanał, żeby nie ominąć żadnego z odcinków. Co około 2-3 tygodnie będzie pojawiała się kolejna odsłona poradnika. W tym momencie to tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło, gitary w dłoń. Do następnego. Cześć!